kolejnym odcinku na moim kanale. Będzie to vlog z lumpów. Z czego to innego ze mną, nie? Ostatnio powiedziałam coś w stylu, że kolejny lumpaksowy odcinek w czerwcu. Mamy końcówkę marca. No i co? No i byliśmy na lumpach. Także zaraz wam pokażemy, ale najpierw jeszcze fragment z kupowania i przymierzania. Dokładnie. Ciu. Let's go. Test lodów. Cytrynowy lód bardzo dobry, polecamy. Truskawka też, nie? Pyszno. I właśnie się zorientowałyśmy, że lody chmurki burzy, to jest czekolada śmietanka, to jest cytryna, to jest truskawka, czyli tak jak koral ma takie w kubeczku. To jest zasadnie połączenie tych czterech smaków. Także no, jeszcze brakuje, żeby one miały wszystkie polewę wiśniową. No, tak. Byłoby idealnie. Także lody przypadkowo znalezione i kupiłyśmy. Ktoś miała kupić tymbarka, a kupiła loda. Dokładnie. I wiecie, że jeden lód kosztował tyle, co na przykład jedna moja bluza w lumpie? Bez kitu. Dosłownie. Cena loda taka sama jak cena bluzy. No bo dużo kupiłyśmy. Ale nie tak dużo jak wcześniej. Jezus. No i od razu czekaj, ja wydałam 52 zł. Tak, a i kupiłaś ile rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 rzeczy za 52 zł, to ile wychodzi ze sztukę? Mało. No, nie wiem. No mało. Ogólnie dzisiaj było wszystko po 4 zł, oprócz rzeczy z klipsami. Jakby, no, mam dwie rzeczy, które były droższe niż 4 zł, ale tak to wszystko raczej po 4. A dokładnie. Ty? A ja mam 6 rzeczy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam 6 rzeczy i za te 6 rzeczy zapłaciłam 24 zł, także mega mało, bo u mnie wszystko było za 3,99. Czyli co, czyli ja mam znowu więcej? Tak. Jak zwykle, jak zwykle. A co jeszcze mówiłaś w sklepie? Że no ty to masz pełny koszyk. Ja miałam dosłownie koszyk razy 2 napakowany. Ty to masz, ty dzisiaj znalazłaś więcej rzeczy niż ja. A ja mówię, zobaczymy, która z iloma rzeczami wyjdzie. Wiedziałam, że tak to się skończy, że ja będę miała i tak mniej niż ty. No, no cóż, to już jest standard. Dlatego nie chodzę, bo ja po prostu bym kupowała i kupowała. A zobaczcie, czego nie robisz? Czego nie robisz? Zobaczcie, jaka dzisiaj Marcia sobie wymyśliła, że będziemy nagrywać na jej pięknej garderobie. Szafie, w garderobie, tak, która już ma 2 stojaki i wieszaki. Dokładnie. I normalnie tutaj będzie można... Powstanie z tego jeden odcinek, tyle zdradzę. Bardzo na razie ciekawe. Nic nie będę mówić, ale... Żeby dobra. Tylko jeden. Dobra, przechodzimy do pokazywania. To możesz pierwsza ty coś w tom. Ja pierwsza? Dobra, tak. To zacznijmy od rzeczy, która nie jest stricte ciuchem, a akcesorium takim. Jest to pasek z taką piękną klamrą. W ogóle teraz są chyba takie modne, ale mi się on spodobał, bo ja lubię duże klamry, zwłaszcza, że one jest naprawdę duże, to jest moja dłoń. Czekaj. Tak, ja mam dużo pasków. Ja mam bardzo dużo pasków, które stoją sobie tam z tyłu. Jak tak. Ja na to patrzę, to jest naprawdę tam pełno. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Około 25 będę miała już. Na bank. Także tak. I on jest ze skóry wykonany. Za 3,99. Tak jak wszyscy. Tak. No to ja zacznę od takiej rzeczy, w sumie najmniejszej. Jest to koszulka taka na ramionczkach. Topik? Tak, topik. Żółty. Taki... O Jezu, on jest na lewej stronie. No. Tak, fajny profesjonal. Oj, sorry. Dobra, no to jeszcze raz. Tak, z takimi farbankami. Żółty. Bardzo prześwietla, świetnie. Ale w ogóle to, wiecie, że to jest rozmiar... dziecięcy rozmiar, dziecięca. I to jest... New Look. New Look. A, z New Looka, dobra.
No i to jest 12, 13 razy. A ty? Ile? 20? Hmm. Ale jest dobry, bardzo ładny. No i 4 złote. Tak. Teraz ty. Teraz ja. Dobra, to pokażę taką dosyć basicową rzecz, ale... Wow, zobaczcie, mogę teraz na guziki. Ładne, no. Nie potrzebujesz wcześniej? Nie, no właśnie też uwagę na guziki. Ale ja ją wzięłam. Jest to koszula, moi drodzy, żeby... O Jezus, jaki to kolor ma w kamerze! Czemu to tak... O, lepiej wygląda. W ten sposób, to ma mniej więcej taki... No, o, taki jak teraz mniej więcej. A może tu gdzieś na wierzchu ten krawat tamtego też? Wiesz co, mam. Nie krawat. O tak, to właśnie ten Marcia ma krawatów. Mniej więcej tyle, ile krawatów ma też pasków. Dokładnie. I ta koszula nie, właśnie pasków była... ma więcej. Dobra. Czy to jest... Dobra, jest, zgadza się kolor. I kupiła specjalnie pod ten pasek koszulę. Pod ten pasek? Krawat. Pod ten krawat. Tak. Tysiu! No, przejdźmy dalej. Także dobra, no to teraz nie będzie moja rzecz. Jest to taka bardzo ładna koszula. Gdzie ona jest? Przód, gdzie tył? Tu jest. Z czego to jest? Top Shop! Top Shop. Wow. Co to jest? To jest dobra marka, tak naprawdę jak nie lubię się. 40 rozmiar! Totalnie mój! Wcale nie noszę 34. Jest bardzo ładny. Ma takie trochę 3/4 rękawy. Tu jest taka wiązana z przodu. Gdzieś tam ma takie gruziki specyficzne, wie się tam. Czy to będzie widać to są moje te? Dłoni? Tu mają te takie dziurki tak. Na guziczki, a tu mają, guziczki obite materiałem z tego samego, co jest koszula. Tak, no i na dole mają też taką bardziej trochę falbarkę, jak z taką baskinką, coś takiego, nie? Bardzo fajna, tylko że jak już się zdecydowałam, ona właśnie była, pani powiedziała mi, że za dychę jest, to ja tak się wahałam, później ją wzięłam, okazało się, że w ogóle była prawie za 9 zł, ale jak ją pakowałam, to zobaczyłam, jaką ma dziurę, ma rozerwać, no nie widać chyba, nie z tego bardziej rozrywać. Ona ma tutaj dziurę i Marcia powiedziała, że na szczęście udaje się to jakoś zszyć, więc całe szczęście, bo już byłam załamana, że nie dość, że jeszcze kosztowała mnie prawie dychę, to jeszcze z dziurą jest, ale no dobra, uda się ją jakoś uratować. No dokładnie. Dobrze, to teraz to zostawię na koniec, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe. Dobra, kolejną rzeczą, jak to zobaczyłam na wieszaku, nie miałam dużych oczekiwań co do tego. Tylko poczekajcie, może zapnę to na drugi guziczek, żeby to wyglądało jak powinno. Bardzo ładne. To jest taki piękny, nie wiem, kożuszko, sweterek, wersja bolerko. I wiecie, ja myślałam, że to będzie jakiś taki poliester mieszany z akrylem, bo szczerze w dotyku jest taki średni. Ale jak zobaczyłam na skład, że to jest alpaka i moher, to wzięłam. Minus jest taki, że ma taką tutaj przetarcie, ale ja je sobie zaszyję, nie ma problemu. I ona jest zapinana na takie dwa guziczki duże, one są naprawdę spore te guziczki. I wygląda w tym jak czerwony kapturek. I piękną metkę. Patrzcie, z takim łańcuszkiem jeszcze. No cudowne. No i 4 złote, nie? 4 złote, to jest alpaka i moher. No. A jeszcze wełna! I z wełny, no właśnie chciałam powiedzieć, że to z wełny. Moher, alpaka, wełna. No i niby polamid też jest, no ale polamidu jest tu najmniej ze wszystkiego. Także... No. Natural. Not plastic, but fantastic. Natural, co to za te? Ja nie wiem. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Ale cringe zawiało. Cringe dopiero zawieje. Sorry. Nie no, to jest, trzeba to dobrze wystylizować. Ja dam radę, ja nie dam rady. Czekajcie, właśnie wybiłam z rytmu. Taka koszula, oczywiście ja ją będę raczej nosić rozpiętą, bo mi się tak ostatnio podoba rozpięte nosić. Gdzieś tu ma guziki, takie zwyczajne brązowe guziki. Jest brązowa, nie wiem czy to dobrze widać w kamerze, chyba... To nie jest odcień różowego. Co ty gadasz? Gdzie? To jest taki kolor, jakbyście zmieszali brązowy z różowym. To jest taki bardzo brudny różowy albo bardzo jasno rozróżowiony brąz. Tak, właśnie tak. I czekajcie. Lecę jeszcze lepiej. To jest rozmiar 44. Ja noszę 34, także... No, ale bardzo ładna. No i oczywiście też za 4 złote. Tak, tak. Także no. Sukienkę pokazujesz? No, nie pokazuję. Tył mi się nie podoba przez ten zamek, czyli... ale... Nie wiem. Ale przód, ona jest tak piękna. Jeansowa, taka. Jakby ona nie wygląda jakoś spektakularnie, nawet czy ona ma metkę w ogóle? Z czego ona jest? Jakimś, co to jest za sieciówka, co miała takie metki? Nie wiem. Jakaś sieciówka ma te metki, bo ja je kojarzę, ale w każdym bądź razie. To jest jeansowa czarna sukienka, ale jak się ją założy, ona jest tak piękna. No po prostu, nie no, piękna. Piękna, 4 złote, piękna.
Ja właśnie zobaczyłam, że dalej mam tyle rzeczy, a ty już masz ostatnią? Tak, a to teraz... A ty nie wzięłaś jeszcze... O! No! Jeszcze jedno... No! I to... Tak coś czułam, dobra. Fajno. Kolejna moja rzecz to jest taki też sweterek. Taka, no sweter, pewnie będę go... Chociaż nie, on zapięty też ładnie wygląda. Jest to jasnofioletowy, lawendowy taki. Tak. Ale ma bardzo ładne zakończenie rękawu. Światło zobaczyć. No właśnie, zaszło słońce! I oczywiście też to na dole, też ma taką falbankę. Ej, ale on ma piękne guziczki, ja teraz dopiero zauważyłam, że te guziczki są też, są takie akrylowe i są też fioletowe. Bardzo ładne. Tak. No i ona ogólnie jest z H&M-u. To jest S-ka, w końcu jakiś mój rozdział. No i też za 4 złota, także... Mega opłacalnie. Bardzo fajnie. Mega. Dobra, to teraz może ja pokażę tą... Tak. Bardzo ładną rzecz, uważam. Ogólnie, powiem wam szczerze, że ja już dawno... Co, dawno? Dawno chciałam taką, tak? I już długo jej szukałam. O! Jest to taka denimowa... Dawno się... chciałam taką? W sumie, no dobra. W sensie, że dawno chciałam taką znaleźć, że już dawno... A, dobra. Źle się wysłowiłam. Chodzi mi, że już dawno bardzo chciałam taką znaleźć i że długo jej szukałam. O, o to chodzi. Jest to taka kurtka jeansowa z różnymi takimi metalowymi elementami. Wróciło nam światło. Wróciło nam światło, ja to pokażę bliżej. Takie i tutaj. No, jest bardzo ładna. Mega mi się podoba i to jest taki ciemny jeans, ja kocham. Za 4 złote, moi drodzy. W niektórych miejscach brakuje tych zdobień. Nie widać. Ale no, za 4 złote taką 4 złote, no. Jezu, bardzo ładna. Co ja tam przyjmować będę? Dobra, to czekaj, to może ja od razu te 3 pokażę, a później ta na koniec. Dobra, tak, bo... Dobra, a więc tak, pierwsza nie są gotowi na to bluza, moje coś. To jest taka zielona, krótka bluza. Ogólnie nie mam bluzy, nie wiem czemu jej kupiłam, po prostu były za 4 złote, to wzięłam. Ona ma, ogólnie to jest XS, ale jest bardzo oversize'owa. Ale to jest też krótsza bluza tutaj z nadrukiem paletki, tak. Wiadomo, z kim się kojarzy. No, one są w ogóle, to jest Primarka. Primarka, o kurczę. No, także 4 złote, bardzo fajna bluza. Kolejna bluza jest z, nie wiem skąd. A, z Shein, o! Nawet nie wiedziałam, że Shein, ale tu ma taki spokojny materiał, taki sportowy. No, trochę. Jest okej. Okay. Nie wiem jaki to rozmiar, bo nie widać. Chyba S-ka. Chyba S-ka. To też jest taka krótka bluza. Ona ma bardzo fajne rękawy, weź tam je. Takie buflaste, że tu ma szerokie, a później je ściągać. Nie, tak, jest taka blaka. Bardzo ładna. No i to też jest taka krótsza. I do tych właśnie spodni, które mam z ostatniego tego holu lumpeksowego, idealne są, bo one są z wysokim stanem, więc idealnie. No i jeszcze jedna bluza. To jest chyba z H&M-u, tak. I to jest S-ka. Też za 4 złote, to jest taki beżowy, brązowy trochę, jaki to by był kolor? Taki popielato-brązowy. No, ale też ma oversize'owe takie rękawy tutaj, właśnie zwężane. No, bardzo fajna, bardzo ładne. Kolejne 3 bluzy do kolekcji. Dokładnie. Świetnie, kiedy ja w tym wszystkim będę chodzić. A, czasu masz dużo, czasu masz dobra, dużo. Dobra, uwaga, kolejna rzecz. Co, nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo ogólnie ja to zobaczyłam i bardzo mi się spodobało, bo jest nietypowe, kolorowe i dziwne. I stwierdziłam, dobra, 4 złote, ja to wezmę i ja po prostu wydobędę z tego potencjał tej rzeczy, nie? Tylko to wygląda jakby tą bluzkę uszył przedszkolak mający 6 lat, nie? Nawet nie, nawet nie. Okej, okay, w kamerze wygląda to całkiem dobrze. To się dzieje bardzo dużo ogólnie, nie wiadomo od czego zacząć. Rękawy w paski z jakimś ściągaczem tutaj. Tak, da się je chyba odciągnąć, one są na sznurówkę w ogóle. Tu są guziki. Tak. Tu jest haftowany motyl? Nie wiem, co to jest. Koronki jakieś w ogóle? Z tym są jakieś koniki morskie, nie wiem, raki, ja nie wiem. Nie wiem, co to jest. No, takie. Ciekawe, i to, nie wiem. Kupiłam, bo było bardzo ciekawe. Tak, się bardzo zastanawiała, brać czy nie brać. Ale stwierdziłam. To nie wiem, no, dla mnie średnie, ja bym nie kupiła, ale ogólnie takie, no, bardzo ciekawe. Rzucę się w oczy na pewno. Zdecydowanie. Tak, no, tylko pytanie, czy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? No ale! Zobaczymy, jak ją wystylizujesz, co przerobisz, co zmienisz, dodasz. Nawet no i próbuję. Tak, już byłyśmy, już szłyśmy do kasy. W międzyczasie ja sobie przeliczałam, ile wydam. No i ja mówię do Marcji, już na nic nie patrzę, na nic nie patrzę. Tymczasem dział przed nami, na który jeszcze nie patrzyłyśmy, ja go nie oglądałam, bo tam są zawsze tylko kilkanaście rzeczy. I mówię, ja tam nie patrzę, nie patrzę. Tymczasem ja, która odsłoniłam jedną rzecz, ukazał mi się taki sweterek. No jest i mówię, Jezus, przepiękny, no kurde, fioletowy. Ślicznie wygląda. Ma takie ładne wzorki. Z tyłu jest płaski, w sensie gładki. Tak. Gładki. Z tyłu jest gładki. Bez niczego, a rękawy też ma całe w tym takim, jak to się nazywa, hafcie? Tak. Wiesz co, taki
Jezus, jak to się mówi profesjonalnie? Właśnie... No wiecie, wzór. Aż zapomniałam słowa. To się tam jakoś no nazywa. I on w ogóle jest też z Primarka, jest to SK. No i on akurat był rzeczą nie za 4 zł, tylko za 20. No ale jest tak przepiękny, jakoś mi teraz do tych włosów. Jak chciałam włosy, to mam takie ciemne. I mi tak pasuje, także stwierdziłam, że no, wezmę już. Ale to było dosłownie takie, taki paradoks. Taki... Mówię, nie, ja już nic więcej nie kupuję, ja już nic więcej nie chcę. Patrzę, o, sweterek. No i kupiłam. No, także to było wszystko. Co, nie? Fajnie. Tak, tak wyglądały zakupy. Teraz to już naprawdę, przynajmniej w kwietniu. Tymczasem kwiecień za kilka dni. Nie, ale dobra, serio, totalnie serio. Nie wierzę ci. Na kolejny lumpen, jak idziemy, to ja już nie kupuję bluz, nie kupuję swetrów, tylko koszulę. Ja teraz bym chciała kupić takie właśnie koszule, takie narzutki. Moi drodzy. Takie nawet coś ala w stylu tych obwóch, co kupiłam. Jeżeli oglądaliście haul z poprzedniego lumpa i w ogóle oglądacie nasze filmy, obejrzeć. To wiecie, że my kochamy koszule. Tu jest ich może z 20? Dużo, dużo. Tak? Od sukienki do tatak. No to ja aż tyle nie mam. Dotąd. To wszystko pomiędzy nimi to są koszule. Tak. Właśnie tak. No ale co? Tak. No i to wszystko. Bardzo fajny odcineczek. Bardzo fajnie wydane pieniążki. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę. Jak chcecie więcej holi. O właśnie, jeśli chcecie więcej holi, pewnie. Zostawiajcie łapki w górę. No i widzimy się w kolejny czwartek o 17. Pa! Pa!